Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton Maturzysty Poprawkowicza z matematyki, w którym codziennie o 20 robimy sobie jedno zadanko. Z zadanka wybieram takie, które pojawiają się najczęściej na maturze, tak żebyście po tych 12 zadaniach zgarnęli to wasze upragnione 30%. Do waszej poprawki zostało 9 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie z trygonometrii. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, dzisiaj zrobimy sobie zadanka różnego typu z trygonometrii. To będą zadanka, w których mamy daną w zadaniu jakąś funkcję trygonometryczną, czy to jest sinus, czy to jest kosinus, czy to jest jakiś tangens i mamy policzyć jakąś inną funkcję albo jakieś wyrażenie składające się właśnie z takich funkcji. Ale pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć oczywiście, to to, jak działają funkcje trygonometryczne. I najważniejsza informacja, jaką musicie znać, to który bok do którego to która funkcja. Oczywiście w trójkącie prostokątnym. No dobra, no to narysujmy sobie jakiś trójkąt prostokątny w takim razie. Oczywiście macie również ciągę oczywiście w karcie wzorów. Na stronie 14 na dole strony macie rozrysowany trójkąt prostokątny przykładowy oraz funkcje trygonometryczne. No dobra, no to teraz podpiszmy sobie to tak jak u was w karcie wzorów. Czyli tu mamy jakiś bok A, tu mamy jakiś bok B, a tu będzie jakiś bok C. No i zaznaczmy sobie tutaj teraz te kąty. Załóżmy, niech tu będzie kąt alfa, a tu niech będzie kąt beta. No dobra, no i teraz najważniejsza rzecz, żebyście zapamiętali, jeśli chodzi o sinus alfy, zapiszmy sobie. I teraz tak, żebyście sobie byli w stanie zawsze poradzić, wszystko jedno, czy ten trójkąt będzie tak jak tutaj, czy będzie może troszkę obrócony, czy może w lustrzanym odbiciu, czy te nasze boki będą troszkę inaczej podpisane, niekoniecznie A, B i C, tylko może X, Y, Z, albo jeszcze jakoś inaczej. Ale żebyście byli w stanie jakoś sobie to zapamiętać, to zapamiętajcie to w ten sposób, że sinus kąta, któregokolwiek kąta, to jest zawsze bok naprzeciwko tego kąta. A jaki to jest bok naprzeciwko alfy? No bok naprzeciwko alfy to jest bok A. Czyli ja to napiszę bok naprzeciwko, czyli bok naprzeciwko w liczniku i porównujemy to zawsze do przeciwprostokątnej po prostu. Czyli idziemy naprzeciwko A, a potem lecimy do C. No dobra, no to lecimy kolejną funkcję trygonometryczną, będzie to kosinus. No oczywiście na literkach, żeby nie było, że coś to oszukuje, to rzeczywiście będzie A podzielić przez C. No to weźmy sobie teraz kosinus tego kąta. Kosinus kąta alfa równa się. I tu jest troszkę inaczej, bo nie porównujemy boku naprzeciwko, tylko bierzemy przyprostokątną przy tym kącie. Przyprostokątna przy kącie. Dlaczego nie mówię, że bok przy kącie po prostu? No bo bok przy kącie to również przeciwprostokątna by mogła być, bo oczywiście C naprzeciwko kąta prostego jest przeciwprostokątna. A chodzi nam o literkę B. Czyli to jest przyprostokątna przy naszym kącie alfa. Czyli lecimy najpierw tutaj do literki B. A do czego porównujemy tę przyprostokątną przy kącie? Tak samo jak w sinusie, do przeciwprostokątnej po prostu. No i rzeczywiście w takim razie to będzie B podzielone przez C. A no i oczywiście tutaj schematem, czyli najpierw do B, a potem od B lecimy do C po prostu. Taką grafiką też możecie sobie to zapamiętać. No i został nam jeszcze tangens tego kąta. Tangens kąta alfa równa się. Zaczynamy jak z sinusem, czyli jest to bok naprzeciwko po prostu naszego kąta. Czyli rzeczywiście lecimy odtąd do boku A. A przez co dzielimy? A dzielimy to już przez przyprostokątną przy alfie. Nie mamy przez co innego podzielić, bo jakbyśmy podzielili przez przeciwprostokątną, to by było dokładnie to samo co sinus. A sinus i tangens no raczej nie są sobie równe. No i co warto zapamiętać? Warto zapamiętać, że sinus i kosinus ma to samo w mianowniku, bo zauważcie, że i w sinusie i w kosinusie jest to C, czyli jest ta przeciwprostokątna. Natomiast dodatkowo również warto zapamiętać, że sinus i tangens zaczyna się tak samo, bo zarówno tutaj w liczniku jest A, jak i tu jest A. Także tak też możemy sobie to zapamiętać. No dobra, to teraz na szybko, jakby to by było z funkcjami kąta beta w takim razie, żebyśmy tak przećwiczyli, bo to na tej samej zasadzie robimy, tylko patrzymy na inny kąt po prostu. No to tak, sinus kąta beta, to tak, mamy bok naprzeciwko tego kąta, czyli to będzie, naprzeciwko jest B i porównujemy to zawsze do przeciwprostokątnej, no to będzie C, wszystko jedno, który kąt. Okej, kosinus kąta beta, okej. To mamy, że to ma być przyprostokątna przy tym kącie, przyprostokątna przy kącie beta, no to jest A w takim razie, tak? To jest przyprostokątna przy tym kącie, bo C jest przeciwprostokątną, więc na pewno nie ten bok. Czyli to będzie A, no i do przeciwprostokątnej jak zawsze, czyli po prostu do C. A tangens kąta beta? Tangens kąta beta to bok naprzeciwko kąta,
czyli bok naprzeciwko kąta beta tym razem, to jest oczywiście nasze B, czyli to jest B. No i porównujemy to do przy prostokątnej przy kącie to wiemy przecież, że to jest to nasze A, czyli podzielić przez A. No i mamy wszystkie funkcje trygonometryczne załatwione. Zauważcie tutaj taką rzecz, ja może to kolorami zaznaczę, że w takim trójkącie prostokątnym zauważcie, że sinus wyszedł nam A przez C, tak samo jak cosinus wyszedł nam A przez C, czyli sinus alfy jest równy kosinusowi bety w takim trójkącie prostokątnym. Tak samo cosinus kąta alfa jest równy sinusowi kąta beta, tak, bo tu mieliśmy B przez C, tu też jest B przez C. No a z tangensami już nie jest tak łatwo, tam możemy mówić o kotangensach, ale to was nie interesuje w sumie. Dobra, lecimy do zadań w takim razie. No dobrze, zadanie pierwsze, przeczytajmy. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfy jest równy 2 pierwiastki z 5 podzielić przez 5. Wtedy. No i pytanie tu wszędzie jest oczywiście o kosinusa. No dobra, i teraz jak ja bym proponował to zrobić? Narysujcie sobie zawsze przykładowy trójkąt prostokątny, którego boki spełniają oczywiście tą proporcję sinusa. No oczywiście danego kąta. No dobra, no to narysujemy sobie przykładowy trójkąt. Żeby nam było łatwiej, narysuję go dokładnie tak samo jak macie w karcie wzorów. No to rysuję sobie tak i tu mam kąt prosty. I kąt alfa to też sobie zaznaczę w tym samym miejscu, żeby nam było prościej. Kąt alfa. No i teraz wiemy, że to ma być sinus 2 pierwiastki z 5 przez 5. Czyli tak, my wiemy w sumie, że sinus to jest ten bok naprzeciwko do przeciwprostokątnej. Czyli my możemy napisać, że 2 pierwiastki z 5 są na przykład tutaj, a piątka jest tutaj, bo wtedy rzeczywiście sinus tego kąta to będzie... No 2 pierwiastki z 5 bok naprzeciwko do piątki. Oczywiście to wcale nie oznacza, że ten trójkąt musi tak wyglądać, chodzi tylko o proporcje. W gruncie rzeczy normalnie w zadaniach na przykład otwartych to nie muszą być 2 pierwiastki z 5 i 5, to mogą być, nie wiem, 4 pierwiastki z 5 i 10. No chodzi o proporcje. Oczywiście można teoretycznie tu również x dorzucić, ale na zadania zamknięte wystarczy, że po prostu te liczby tutaj sobie tak podstawicie. No a oni nas pytają o kosinus tego kąta, tak? No to my wiemy, że kosinus to jest przyprostokątna ta tutaj przy naszym kącie alfa no do przeciwprostokątnej, czyli my wiemy już na tą chwilę, że to będzie, no może x sobie podpiszemy, o, że to będzie x przez 5. I jak tego x-a poznamy, no to bez problemu już większego policzymy tego kosinusa po prostu. No dobra, to czy ktoś by miał jakiś pomysł, jak tego x-a można tu policzyć? No ja myślę, że chyba z twierdzenia Pitagorasa. Mam nadzieję, że twierdzenie Pitagorasa jest wam znane, bo oczywiście wiemy, że x do kwadratu, czyli pierwsza przyprostokątna do kwadratu plus druga przyprostokątna do kwadratu, czyli 2 pierwiastki z 5 do kwadratu, muszą nam dać przeciwprostokątną do kwadratu, czyli u nas 5 do kwadratu. No i musimy tego x-a policzyć w takim razie, czyli mamy x kwadrat, dodać. Oczywiście pamiętajcie, jak macie coś takiego, to i dwójkę do kwadratu i pierwiastek z 5 do kwadratu podnosicie, a 2 do kwadratu to będzie 4, a pierwiastek z 5 do kwadratu to jest po prostu 5. No i 5 do kwadratu to 25, czyli x kwadrat dodać 20 równa się 25. 20 na drugą stronę zmieniamy znak, 25 minus 20, czyli nasz x kwadrat będzie równy 5, czyli nasz x będzie równy, no w teorii plus pierwiastek z 5 lub minus pierwiastek z 5, tak, bo teoretycznie minus pierwiastek z 5 również do kwadratu, jak podniesiemy, da nam 5. Natomiast ważna rzecz, i wy będziecie mieli tylko takie zadania, jeśli chodzi o tutaj te sinusy, kosinusy i tak dalej. My wiemy, że kąt jest ostry, więc tylko mamy dodatnie te nasze funkcje trygonometryczne, więc tylko to nas interesuje jakby co. No dobra, czyli x jest równy pierwiastek z 5, czyli nasz kosinus alfa w takim razie to jest pierwiastek z 5, bo tyle był x, przez 5. Mamy taką odpowiedź, w takim razie odpowiedź B. No dobrze, to kolejne zadanie bardzo podobnego typu, tylko tym razem dostajemy kosinusa. Kosinus kąta ostrego alfa jest równy 12 trzynastych. Wtedy sinus, no jest równy po prostu. Czyli robimy dokładnie taką samą historię. Rysujemy sobie przykładowy trójkąt prostokątny. Oczywiście tu jest kąt prosty, tu jest kąt alfa. Ponieważ to jest kosinus, więc wiemy, że kosinus to jest przyprostokątna przy kącie, czyli tutaj będzie ta nasza dwunastka i porównujemy to do przeciwprostokątnej, czyli tu będzie trzynastka. Ponieważ szukamy oczywiście tym razem sinusa, a sinus alfy to oczywiście jest bok naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej, czyli to sobie nazywamy
nazwiemy jako x, czyli to będzie x przez 13. Żeby policzyć x, no to oczywiście Pitagoras, x kwadrat dodać 12 do kwadratu równa się 13 do kwadratu, x kwadrat dodać, no i 12 do kwadratu to 144, równa się 13 do kwadratu to 169, jakby co macie kalkulator na maturze. Czyli x kwadrat równa się, no to przerzucimy na drugą stronę, odejmiemy, to wyjdzie nam 25. Czyli nasz x wyjdzie nam 5 lub nasz x wyjdzie nam minus 5. Oczywiście to, co mówiłem, jest kąt ostry, więc interesuje nas tylko dodatnia wartość. Czyli w takim razie nasz sinus alfa jest równy, no x to 5, czyli 5 przez 13, 5 trzynastych. Mamy taką odpowiedź, odpowiedź C w takim razie. No i ostatnie zadanie, kąt alfa jest ostry i kosinus alfa jest równy 3 piąte, wtedy. I tu mamy sinus razy tangens, sinus razy tangens, sinus razy tangens, ile jest równy. Czyli my powinniśmy i sinusa i tangensa tak naprawdę najprawdopodobniej policzyć z tego trójkąta i wstawić odpowiednie wartości. Zrobimy to dokładnie tak samo. Oczywiście dajcie sobie chwilkę, spróbujcie zrobić to zadanie sami. Mam nadzieję, że poradzicie sobie sami. No dobra, no to znowu rysujemy oczywiście ten trójkąt, czyli rysujemy sobie znowu przykładowy trójkąt prostokątny, to będzie alfa i teraz my wiemy, że kosinus to są 3 piąte. Kosinus oczywiście to jest bok przy, to jest przy prostokątna przy kącie, czyli tu będzie trójka do przeciwprostokątnej, czyli tu będzie piątka, czyli to będzie x w takim razie. No to oczywiście mamy do zastosowania twierdzenie Pitagorasa, czyli w takim razie x do kwadratu dodać 3 do kwadratu równa się oczywiście 5 do kwadratu. Liczymy x, czyli x kwadrat dodać 9 będzie równe 25. Chcemy x policzyć, czyli 9 trzeba przerzucić na drugą stronę. Zrobi się minus 9, czyli 25 minus 9 to będzie 16. Czyli x będzie równy 4, no lub oczywiście x będzie równy minus 4, ale ponieważ kąt alfa jest ostry, ostry to znaczy w ogóle poniżej 90 stopni jakby co, no to wybieramy oczywiście tylko tą dodatnią wartość. No to skoro tak, to trzeba by teraz policzyć sobie sinusa, czyli tak, ja tu wpiszę, nasz x jest równy 4. No dobra, to w takim razie nasz sinus alfa, to pamiętamy, tak, tutaj nawet a do c, czy tam też bok naprzeciwko do przeciwprostokątnej, bok naprzeciwko alfy to jest właśnie nasz x, czyli to będzie 4 do przeciwprostokątnej, czyli do piątki. Czyli 4 piąte to sinus, a nasz tangens kąta alfa, no to jest tak samo jak sinus bok naprzeciwko naszego kąta, czyli nasza czwórka, tylko że tym razem do drugiej przy prostokątnej, czyli do trójki, czyli 4 trzecie. A oni się pytają, sinus razy tangens. No dobrze, no to sinus alfa razy tangens alfa równa się, sinus wyszedł nam 4 piąte, tangens wyszedł nam 4 trzecie. Oczywiście liczniki ze sobą wymnażamy, 4 razy 4 to jest 16, 5 razy 3 to będzie 15, czyli 16 piętnastych. Czyli w takim razie odpowiedź, no odpowiedź A. Kolejny punkcik i powyżej 2% dla Was. Mam nadzieję, że te zadanka na sinusy, kosinusy, tangensy i tak dalej Was nie zaskoczą na Waszej poprawce. Jeżeli materiał się podobał, to będę bardzo wdzięczny oczywiście za lajka i subskrypcję. Widzimy się jutro o 20 z kolejnym zadaniem, a tymczasem miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?